Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. Nie mogłabyś zostać? I co by to dało, Geralt? Wtedy na weselu było bardzo miło, ale ty masz swoje życie, a ja swoje. Na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Uważaj na siebie. Proszę. Ty też. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali.
Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Geralt, jesteś tam? Jestem. Łap linę. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic,
a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno.
stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlok? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odim. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, tak. Tak, to by się nawet zgadzało. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim. I jak się go pozbyć? Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy.
Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem! To zło! Zło, które przyjmuje różne postaci! Nie interesuj się nim, bo zginiesz! Ty żyjesz. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście. Od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go Panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. W takim razie dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Panem Lusterko. Wszyscy?
Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć? Zabić się go nie da. Ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Odim zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie... Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. Thank you.
Thank you.